tu Michał. Dzisiaj postanowiłem wykorzystać ładną pogodę. Wziąłem samochód, podjechałem do Działoszyna. Tu jest warta. Warta robi takie fajne zakole. Jest obszar Natura 2000, Załączyński Park Narodowy. No i mam nadzieję, że taki kawał przejechania się opłacał. Warta tu płynie szybciej, jest dużo ładniejsza niż ta w Pyzdrach. No i przede wszystkim tu jest fajnie, bo jest teraz ładna pogoda. 5 km odjechałem od Działoszyna specjalnie, żeby nie startować samego miasta, bo tam zawsze jest duże zainteresowanie i to nie pomaga. Chociaż tutaj po 5 km też było dużo śmiechu, bo myśleli, że ten ping-pong to w ogóle nie popłynie. Więc jak im powiedziałem, że to ma wyporność 300 kg, że więcej niż ich kija i kajak, trochę im szczelne opadły. Za kawałek powinien być las, więc myślę, że będzie bardzo ładnie. Tak w ogóle to wiem, nie mam kamizelki, ale tu jest tak płytko, że szok. Jest 31 stopni, przynajmniej tyle pokazywał samochód jeszcze jakąś chwilę temu. Na wodzie na pewno jest trochę chłodniej. Troszeczkę się chmurzy, bardzo dobrze, bo ludzie się zasara tak gorąco. Tutaj lekarzy ogromne, bardzo dobrze. Przepłynęłem niecałe 2 km, a tu jest nurt dużo, dużo szybszy niż to, co było w Pyzdrach. Prawda. Tylko przez to też jest płyciej. No i co? Jak zwykle. Polecam taką zabawę każdemu, kto szuka trochę oddechu. Fakt, tu jest trochę więcej kajakarzy, więc nie jesteście już sami tak jak w Pyzdrach. Za to widoki są dużo, dużo ładniejsze. Fajnie, bo tak naprawdę jakby ktoś chciał zrobić bez pinpaka czy kajakiem zwykłym, to są tutaj wypożyczalnie pełno kajaków. Poza tym ta warta tutaj robi taki łuk, wraca od Działoszyna, nie pamiętam, to druga na K miejscowość. No i tam można sobie wrócić pewno busem albo autobusem, albo nawet jakby ktoś chciał, to z buta. Ja wrócę na pewno przez park. Się okazuje, to nie tylko ja usiadam na mieliznę. To na tylko na początku. Teraz już umieję omijać. Nie ma to jak pojedynkę. Nie ma nikogo, nie ma kogo pierdolić. Chyba samemu siebie. Samego siebie. Także ma to pewne zalety. Podróże samemu. Gdzieś miał być taki zalew, ale kurczę, nie widziałem, chyba całkowicie zarosło. Poza tym jest taki nurt, że się nie da tam za bardzo spłynąć, a boję się znowu, że poprzebijam o gałęzie pontem. Zatrzymałem się w liściach. Bo tu ładnie to wygląda. Może mi się uda uruchomić drona. Z tym, że nie na pewno. Coś, czego chyba więcej nie zrobię, i to dwa razy. Zatrzymałem się w zaroślach, uruchomiłem drona. Odleciał kawałek, zrobiłem ujęcie, jak jestem w czaczorach. Wróciłem, wylądował na ręce, gitarę. Ale mówię, fajnie, jakby zrobił Active Tracka. No i tak pomyślałem, tak zrobiłem. Włączyłem Active Tracka, wypłynąłem z zarośli, płynę. Dron mnie śledzi, fajnie. Znalazłem takie miejsce, gdzie się zatrzymałem, znowu się zablokowałem wiosłem. Dron wylądował na dłoni. Super. Kurde, tylko zapomniałem włączyć nagrywanie. Myślałem, że jak się Active Track włączy Go,
to nagra od razu, a on nie nagrywa. Zostało 40 parę procent baterii. Spróbuję jeszcze raz. Startowałem, od razu włączyłem Active Track. Nagrywanie, mam nadzieję, że się nagrało, bo jeszcze nie sprawdzałem. No i fajnie. Wracam do brzegu, a tu nie ma się czego złapać. Totalna szamotanina. Złapać się nie ma czego. Za głęboko, żeby wyjść, mówię, wszystko wypadnie. Ja pierdzielę, co tu zrobić? Drona nie widzę, bo poleciał mi gdzieś tam dalej. Zerwał mi oczywiście dwa razy połączenie z komórką, bo to już norma na tym pieprzonym USB 2. No ale jakoś udało mi się dolecieć. Tyle tylko, że nurt mnie przesuwał cały czas i znalazłem się pod drzewami, a drzewa były bardzo nisko. No oczywiście jeszcze miałem włączone jak się nazywa, obstacle avoidance, czy co to jest tam, uwaga na przeszkody. No i nie chciał podlecieć. Ja pierdzielę, w końcu zrobiłem tak. Zawiesiłem go na wysokości mniej więcej takiej, żeby podpłynąć. Rzuciłem to wszystko, podpłynąłem kawałek. Na szczęście udało się pod prąd i złapałem go. Na szczęście nie wystraszył się dłoni i nie odskoczył. Bo jakby odskoczył, będzie to coś siłowo na kimś. Także płynę jeszcze kawałek i pewno co? Pewno się zastanawia, co dalej. A wystarczyło zrobić jak teraz. Usiadłem dupą na mieliźnie i ani drgnie. Mało tego. Na takiej mieliźnie wystarczyłoby tak naprawdę wysiąść tylko z pontonu. Z następnym razem trzeba znaleźć odcinek mieliznowy, płynąć. Mam nadzieję wtedy, że da się płynąć. Ale w każdym bądź razie zawsze można wyskoczyć z tego pontona, wrzucić go w chaszcze, a drona normalnie złapać biegnąc po wodzie. Także taka nauczka. Razy kilka ponieśli wilka, chodź tutaj. No i wyszło tak, że tutaj na tym odcinku u tej warty, z uwagi na te upały, mimo że trochę tam wody jest mało, często gdzieś tam szukam tyłkiem do mieliśnie. No ale no i na pewno jest też tak, że na pinpaku te osiągi, jeżeli chodzi o prędkość, to nie kajak. To nigdy nie będzie kajak, więc takie spływy to tylko w połączeniu z rowerem jako wyprawowe. Bo jeżeli ktoś chce spłynąć sobie kajakiem, to lepiej kupić kajak albo wypożyczyć. Pinpack jest na wyprawę. Duży kępik, a ja znowu siadam na mieliźnie. Muszę stąd wydostać. Czas na obiadek. Czekaj, jakie ma to? Z jajeczkiem. No to sobie pokajakałowałem, czy tam popłynąłem. Właśnie idzie burza, a na środku rzeki z metalem na pontonie, czyli rowerem. To jest taki trochę głupi pomysł. Pewno zaraz zobaczę, gdzie tu można zejść i się schowam, bo to nie ma sensu ryzykować. Burza chyba troszeczkę śmiga przede mną, dobrze. Płynę przy brzegu, bo zejść za bardzo nie ma gdzie, jak widzicie. Ale za jakąś chwilę powinien być most, więc przy moście na pewno jest zejście. Za mną jest ładnie, więc szansa jest, że to idzie w tą stronę. To powinniśmy to przeczekać i powinno to minąć. Ale tak czy inaczej, to już tak jest końcówka tego, co planowałem. Bo jeszcze muszę wrócić do samochodu. I muszę wrócić do Kalisza. Będę. Właśnie najechałem na jakiegoś korzenia. No i chyba się udało. Dopływam do jakiejś miejscowości. Tu gdzieś będzie most. Musimy się niestety patrzeć na GPS-a. No i tam skończymy wodowanie, znaczy podróż wodną. I przerzucam się potem na rower. Thank you.
No i nie mogłem wytrzymać, sprawdziłem oczywiście DJ-a i nie rozpoznał mnie wśród krzaków i nagrał krzaki, jak wypływałem z nich. Taka dupa. Dobra, pakuję cały majdan, tym mostem wracam i jadę przez park do samochodu. A i z tym sposobem burza była i przeszła, nie zahaczyła, zrobiła się lampa. Ja wracam, jestem na moście. Mam jakieś, nie wiem, 15 km. Wracam żółtym szlakiem rowerowym wzdłuż warty aż do miasta. Fajnie się jedzie, bo w lesie liczyłem, że tutaj będzie jakiś punkt widokowy z takim starorzeczem warty. Tak wyglądało, ale jak przyjechałem bliżej, okazuje się, że nie, tu jest tylko widok z góry. Natomiast za starorzecze jest, to jest starorzecze, natomiast woda jest z prawej i z lewej, a tu nie ma nic. No niestety, jedziemy dalej. No i jestem na miejscu. Jest samochód, pakuje się. Ja się zrąbałem, się na końcu była podjazd pod górkę mocno. Ale podsumowując, trzeba powiedzieć, że Załęczański Park Narodowy i tutaj oddziału szyna w tamtą stronę jest bardzo ładny. Warto tu przyjechać, naprawdę. Trzeba się też liczyć z tym, że jazda jest po piachu wracając żółtym szlakiem wzdłuż warty. No chyba, że się objedzie asfaltem, ale jak się jedzie po piachem, po lesie, jest dużo piachu, są wertepy, korzenie. Jak się jest załadowanym i się nie ma jakiegoś dużego amortyzatora, to przyjemność taka słaba. No i na pewno taki wyjazd to dwa dni, nie jeden. Jeden to za mało. Okej, dobra. Dobra jest. Nara. Subskrybujcie.